Siemka, a w dzisiejszym odcinku na naszym kanale BM Motobike napijemy się razem kawki. Ale zanim to, chcielibyśmy Wam serdecznie polecić firmę BSI, która zajmuje się modyfikacją układów hamulcowych. A BSI może zmodyfikować Wasze hamulce w każdej seryjnej BMC, aby hamowały tak jak w serii M. Tak jak widzicie, będą one znacznie większe, będą odgrywały rolę wizualną, ale także zwiększą Wasze bezpieczeństwo. A my teraz napijemy się z Hanką kawy, a Wy wbijcie na Instagrama firmy BSI. A może jak skończymy tą kawkę, to wjedziemy do biura Kawasaki? Piłam jedną kawkę, a teraz mamy tutaj dwie kawki. Tak jak obiecałam, znajdujemy się w naszym biurze i mamy tutaj Kawasaki KXF250 model 2023 i kawę KXF250 model 220. A w dzisiejszym odcinku powiemy Wam różnicę między tymi dwoma crossami. Po pierwsze, najważniejszą różnicą jest zastosowanie w modelu 2023 rozrusznika. W modelu 220 musieliśmy go odpalać na przysłowiową kopkę. Teraz jest to bardziej wygodniejsze, podchodzimy, klikamy i motocykl odpala. Kolejną ważną zmianą jest to, że w modelu 2023 zastosowano hydrauliczne sprzęgło. Natomiast w modelu 220 jest to sprzęgło zwyczajne na linkę. Kawasaki w modelu 2023 zastosowało sprężynowe, dwukomorowe zawieszenie firmy Kayaba, które jak na zawieszenie seryjne doskonale wybiera nierówności. W modelu 2020, jak i 2021 mieliśmy zawieszenie jednokomorowe, które nie było zbyt dobre, dlatego w motocyklu, który jest obok mnie, zastosowano zawieszenie akcesoryjne Kayaba Factory. Hamulce nie uległy zmianie, są one firmy Nissin, tak samo tarcze hamulcowe przód są takiej samej wielkości. A jeśli chodzi o ramę, to w modelu 2023 została ona przebudowana, zmienił się kąt główki ramy, przez co motocykl lepiej skręca. Każdy z Was, pewnie kto to ogląda, zastanawia się, kiedy powiem coś o silniku. A więc, jeśli chodzi o serce motocykla, to w modelu 2023 zmodyfikowano silnik. Zastosowano nową głowicę i cylinder, przez co motocykl lepiej się zbiera. Każdy, kto się nim przejedzie, mówi, że rwie jak młody byczek. A tak na poważnie to w modelu 2020 czy 2021 tej mocy nie brakowało. Ale tutaj możemy odczuć, że jest jej naprawdę więcej i dostarcza to nam większej frajdy z jazdy. W modelu 2020, który tutaj mamy, zastosowano wiele akcesoriów. Tak jak już wcześniej mówiłam, mamy zawieszenie akcesoryjne firmy Kayaba, akcesoryjne podnóżki oraz mamy akcesoryjne siedzenie firmy Bat Racing. To nie wszystko, bo mamy jeszcze akcesoryjny, kompletny układ wydechowy firmy Pro Circuit, który temu motocyklowi odbiera wagi, zapewnia lepszy dźwięk oraz zwiększa moment obrotowy. W modelu 2023 mamy seryjny układ wydechowy. A na koniec jeszcze kilka informacji, jeśli chodzi o różnice wizualne. Kawasaki zmieniło błotnik tył, zmienione zostały owiewki boczne, został zmieniony dostęp do obsługi filtra powietrza, zmieniły się również owiewki przednie, są one bardziej zaostrzone, przez co motocykl wygląda na bardziej agresywny i również zmienił się błotnik przód. To chyba wszystkie najważniejsze informacje.
Zapraszamy do subskrybowania naszego kanału. Zostawcie łapkę w górę. Napiszcie w komentarzu, którym motocyklem mamy jeszcze wjechać do biura. Siemka! Ja już się wzięłam za trzecią kawę, a zapomnieliśmy o najważniejszym. Przecież jeszcze trzeba go odpalić. A gdzie tu jest gąbka? O matko bosko, przecież tu jest przycisk! No, teraz to już możemy zakończyć ten odcinek. Do zobaczenia w kolejnych. Siema, elo. Oglądajcie mnie, bo jak nie, to do was przyjadę.